Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszał Kiewicz, Indykeszpel. Znajdujemy się w gościnnych progach hotelu Kubus w Legnicy, a za mną dyrektor sportowy KSW Wojciech Rysiewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wszyscy czekali na ten wywiad. Ja już drugi raz przeproszę za to, że ostatnio go przed Libercem nie było. Wrzucam wczoraj wywiady na grupę naszą Ma Polska i Świat z Media Day. Wszyscy, no super te wywiady, ale kiedy wywiad z Wojkiem? Także no, jednak gwiazda na karcie jest jedna, mimo że nie walczy. Coś poradzę. Myślisz, że w końcu strącisz z tronu wyświetlenia, jakie generują Maciek i Martin i już nie będzie nikogo interesowało, co mówią właściciele, tylko co mówi matchmaker? Myślę, że oni jednak tak rzadko udzielają tych wywiadów, szczególnie Maciek, że dzięki temu to raczej jak już się pojawią te wywiady, to będą miały dużo większe wyświetlenia, więc myślę, że raczej to, że udzielają wywiadów częściej niż rzadziej, działa na moją niekorzyść w tym względzie. No dobrze, w takim razie przechodzimy do nie do karty walki, tylko nawet do tematów bieżących, bo tych tematów jest sporo i są one no, rozgrzewające publiczność w ostatnich tygodniach i nawarstwiają się, więc dobrze będzie to wszystko poruszyć, zaczynając od zacznijmy od Marcina Helda. Marcin Held udzielił wywiadu dla portalu MyMMA, w którym w skrócie, no nie będę całego wywiadu streszczał, wyraził niezadowolenie ze stawki, jaka została mu zaproponowana, poczuł się niedoceniony. I gdzieś kwota, która gdzieś krąży za kulisowo, nie wiem, czy ona gdzieś wybrzmiała w którymś z wywiadów, oscyluje w granicach 40 tysięcy złotych. To potwierdzamy, dementujemy, no i jak z Twojej perspektywy wyglądały te negocjacje i czy uważasz, że kwota, która została zaproponowana, faktycznie jest adekwatna do tego, do rentowności Marcina, do jego umiejętności, jakbyś Ty to skomentował? Znaczy, po pierwsze, ta kwota nie jest prawdziwa. Wydaje mi się, że trener Andrzej Kościelski ją podał. To było więcej. Myślę, że znacznie więcej, można powiedzieć. Myślę, że na pewno ta kwota nie była rentowna. Tak natychmiast, tak? Pewnie może w dłuższym okresie udałoby się KSW na jakby... To bardzo źle brzmi w kontekście zawodników, ale zarobić tyle, żeby ta kwota się zwróciła. No bo to byłaby nasza praca w budowaniu rozpoznawalności Marcina w Polsce, która no nie jest tak duża, bo po prostu w Polsce od lat nie walczy. Ale co jest najważniejsze w tej kwestii, myślę, że no trochę nieeleganckie było jednak to, że ja nie dostałem odpowiedzi w ogóle na tą ofertę. Dowiedziałem się o tym, że ona się Marcinowi nie podobała z internetu. Myślę, że po pierwsze mógł napisać, słuchaj, to jest dla mnie nieakceptowalne, uważam, że powinienem dostać tyle. I na tym też polegają negocjacje. No ja, być może ktoś to odbiera jakoś bardzo osobiście, ale no, moim zadaniem jest pozyskać zawodnika jak najtaniej dla firmy. Zadaniem zawodnika jest uzyskać jak najlepsze warunki dla siebie. Gdzieś te dwa punkty widzenia muszą się spotkać, tak? Trudno, żeby to nastąpiło, jeśli druga strona nie odsyła kontroferty, tylko po 3 miesiącach od jej wysłania udzielam ten temat wywiadu. Także myślę, że cały czas jesteśmy chętni na rozmowy, no tylko one muszą przebiegać jednak, wydaje mi się, że profesjonalnie, czyli między nami, a nie poprzez media. To temat był dogadywany bezpośrednio z Marcinem, czy przez menadżera Marcina, jeżeli takiego posiada? Bezpośrednio z Marcinem. Spotkaliśmy się w Gliwicach. Obiecałem, że po gali w Gliwicach wyślę ofertę. Tam troszkę to się opóźniło, no bo byłem chory, zaraz po gali, ale no nie pamiętam, czy to był początek stycznia, czy koniec grudnia. Marcin dostał maila, tak? I od tego czasu na niego nie odpowiedział do dzisiaj. Ja rozumiem, że wy jako organizacja federacji jesteście zainteresowani dalej usługami Marcina i jesteście otwarci na dalsze rozmowy. No, ja nie rozmawiałem z Maćkiem i z Martinem, jak oni odbierają tę sytuację, no to też jest... jakby nie znam ich zdania. No ja pewnie tak, ale ogólnie nie chcę też się wypowiadać za innych. Natomiast oferta, którą złożyłeś, jest oczywiście negocjowalna, no nie było kontrowersji, natomiast czy ty uważasz, że ta, którą zaproponowałeś, to jest faktyczna, taka realna kwota, którą może dostać i to może być oferta, której na tyle duża, że wcale większej nie musi dostać nigdzie indziej? Nie, no tego nie wiem, no przecież jakby jest... Zawodnik jest tyle wart, ile ktoś jest gotów za niego zapłacić. No jakby jestem przekonany, że są zagraniczne amerykańskie organizacje, gdzie pewnie no mają wyższe budżety, oni płacą w dolarach, więc razy 4 czy tam 4,40, ale no nie wiem, no to
trudno powiedzieć. Ja nie wiem, jak bardzo się różnimy, ile Marcin oczekiwał. No, chciałbym wiedzieć, bo to wtedy mógłbym się do tego odnieść. No, no tak, tak to wygląda. Rozmawiałem z Andrzejem, z trenerem Andrzejem Kościelskim ostatnio po Galifenie i nie byłem przekonany, pod którym nazwiskiem ta kwota padła, czy pod Marcina Helda, czy pod Marcina Wójcika. Ale mam zapytać o obu, więc pytam też o tego drugiego. Zdaje się, że z nim też były rozmowy i też nie zostały zakończone sukcesem. No nie wiem, co rozumiem pod... No nie został ten zawodnikiem KSW, o to mam na myśli. No tak, ale nie wiem, też nie powiedziałbym, że były prowadzone jakieś intensywne rozmowy. Ja byłem przekonany, że Marcin jest zawodnikiem PFL, pewnie jak wszyscy. No też nie, waga półciężka to jest kategoria, którą wzmocniliśmy chyba najbardziej, jeżeli chodzi o zawodników w ostatnim czasie. I gdzieś chyba po gali w styczniu w Szczecinie odezwał się po bardzo długiej przerwie, pewnie prawie półrocznej, jak nie więcej, Paweł Kowalik, że Marcin jednak nie będzie walczył w PFL-u, czy miałbym coś dla niego. Ja mówię, czy odpowiedziałem mu, że może się coś takiego pojawi, ale w tej chwili nie mam konkretnej walki, wolę no nie prowadzić rozmów i nic nie oferować, kiedy nie mam w tej chwili miejsca, tak? Padła tam kwota, ile z drugiej strony, ile oni by oczekiwali. I to było pewnie w tych granicach, o których, więc może tu Andrzej Kościelski miał to na myśli. Mhm. Ale ja powiedziałem, że no jest to, bo, no jest to dość dużo jak na zawodnika, który mniej zarabiał w Fenie, jest po porażce w Fenie i teraz chciałby więcej od KSW, ale i tak no jakby na razie nie mamy o czym rozmawiać. Potem z tematem wrócił do mnie Artur Gwóźdź, który chyba teraz jest jakby nowym menadżerem Marcina. Powiedziałem, że no, sytuacja się nie zmieniła, nie mam miejsca. Jak będzie miejsce, chętnie porozmawiam. Marcin to jest zawodnik, którego, no nie chcę mówić, że odkryłem, bo na pewno nie, ale to ja byłem inicjatorem jego przejścia pierwszy raz z Svenu do KSW. Udało nam się wspólnie doprowadzić do tego, że Marcin na Stadionie Narodowym, na PGE Narodowym walczył o pas z Tomkiem Narkunem. Potem był w turnieju kategorii średniej, przecież czteroosobowym opas, także zawsze lubiłem tego zawodnika i no, mam tam jakąś sympatię, tylko no, znowu, musi pojawić się wolne miejsce, wtedy jak najbardziej wracamy do rozmów. To naprawdę dla Marcina Wójcika miejsce się nie znajdzie, no nie wiem, za Marka Dusisa, za nie wiem, Marcina Trzcińskiego, za Kładże, za takich zawodników nie lepiej zamienić, mocniejszego ale dać za słabszego? Tych zawodników już nie ma w KSW, no poza Kładżą, który ma kontrakt, jeżeli będziemy robić galę we Francji, to, no to z oczywistych względów pewnie tam wystąpi, no ale no jakby ja mam rozpisane walki do lipca w tej chwili, nie mam tam miejsca po prostu fizycznie na nikogo nowego. Więc jeżeli nie wypadnie jakiś zawodnik, no to, a przecież zakontraktowaliśmy nowych, no nie mówię, Rafał Kijańczuk, no to początek ubiegłego roku, ale Bogdan Gnitko, Bartek Gładkowicz, Kleber Silva, Łukasz Sudolski, pewnie jeszcze ktoś mi ucieka, no Luis Enrique, który walczy dzisiaj, no to jest co najmniej 6 zawodników teraz wymieniłem, których w przeciągu ostatnich 12 miesięcy w tej kategorii wagowej się pojawiło w KSW. Tak? Także no, ja rozumiem, że fani pewnie, znaczy jest pewnie grupa fanów, która bardzo by chciała, no ale my też mamy zobowiązania. No, jak ktoś podpisuje z nami kontrakt, nie mogę teraz, nie wiem, wyrzucić Luisa Frankensteina, dlatego, bo akurat teraz Marcin Wójcik rozwiązał kontrakt z PFL. No dobrze, w takim razie kolejne nazwisko to Szymon Bajor. Wydawałoby się, że to taki zawodnik, który po prostu jest konieczny, bo tak naprawdę można go wstawić od razu do walki o pas, nikt by się pewnie nie obraził. Czy z nim były jakieś rozmowy i czy jest w ogóle szansa, żeby się w KSW pojawił? No bo waga ciężka woła o nowych pretendentów dla Fila. Jest duża szansa, rozmawiamy. Tam jest pewien problem, kto do końca reprezentuje interesy Szymona, ale tak naprawdę z stroną rozmawiam w ogóle bezpośrednio, druga odezwała się nawet kilka dni temu, także pewnie dobrze by było, żeby to zostało wyprostowane, żebym wiedział, kto odpowiada przynajmniej za rynek polski, ale tak jest, taka też szansa. Super. Profil facebookowy Matop News opublikował taką informację, z której wynika, że 40 zawodników zniknęło z
nie wiem, nie z rankingu, czyli z listy zawodników KSW na stronie KSW i czy zostali zwolnieni, skończyły się kontrakty, jakbyś mógł całą sytuację skomentować, no nie będziemy teraz 40 po kolei przerabiać, natomiast jak sytuacja z tym się wygląda, co to oznacza, że oni zniknęli z tego, z tej strony? No tu ekipa nasza odpowiadająca za media, stronę KSW przycisnęła mnie, żeby sprawdzić dokładnie, wyczyścić jakby zawodników, którzy mają nieaktualne, znaczy nie mają aktualnie kontraktów z KSW, żeby no, ta lista no, była po prostu up to date, tak? I no, to raczej chyba w przypadku żadnego zawodnika to nie była sytuacja, że ktoś został zwolniony usunięciem ze strony, raczej pewna niedopatrzeniem było, że cały czas duża część tych zawodników była po prostu. No bo na przykład Daniel Torres zniknął z rankingu, a jeszcze wisiał powiedzmy w tej rubryce na stronie, taki przykład. Także w większości przypadków po prostu było to jakieś uaktualnienie na stronie, odzwierciedlenie aktualnej sytuacji. Mhm. Czyli mamy rozumieć, że tych zawodników, które na stronie nie ma, nie mają kontraktu z KSW i nie są zawodnikami KSW. W tej chwili tak, no ale no, też na pewno są sytuacje takie, jak na przykład Krzysztof Klaczek, że no to jest zawodnik, który chciałbym, żeby dostał jeszcze jedną szansę w KSW, no ale formalnie ten okres umowy się zakończył. Krzysiek miał trochę problemów z kontuzjami, wypadł w zeszłym roku z walki z Dawidem Śmiełowskim, potem miał jakieś sprawy prywatne. Po prostu jak będzie miejsce i on będzie gotowy na walki, no to zrobimy mu tę walkę, tak? No ale formalnie jego kontrakt wygasł, tak? Tam też są takie sytuacje w tej 40, że ktoś z kimś są prowadzone rozmowy, negocjacje, też dlatego go może nie być, na przykład Daniel Rutkowski? Nie, bo Daniela nie usunąłem. Aha, ale nie jest, okej. Okay, no. Daniel i Romek to są zawodnicy, z którymi prowadzimy rozmowy. I no pewnie dopóki nie będzie ich definitywnego zakończenia, no to na razie zostali na stronie i w rankingu. To od razu możemy do tego tematu płynnie przejść. Daniel, Romek, nic się nie ruszyło w tym temacie, trwają negocjacje. Tak, no trochę też nie ukrywam, że Narodowy nas mocno przycisnął, jednak to no, nie chcę powiedzieć na wariata ogłoszenie, ale jednak z dużym opóźnieniem przez te kwestie stadionowe spowodowało, że miałem bardzo dużo pracy ogólnej związanej z tą galą. Chciałbym w tym tygodniu poruszyć naprzód te rozmowy z oboma panami. Mhm. A w twojej opinii bliżej niż dalej? Z jednym i drugim? Czy to są zupełnie inne sprawy? Znaczy, no na pewno obie sprawy są prowadzone oddzielnie. Myślę, że z Romkiem jest bliżej, no. No wrzucił na story zdjęcie stadionu, jakby w sensie planszy, na której można, no nie wiem, w jakim celu plansza, no może nie wiem, sektory sobie zajmować, więc wydawało się wszystkim, że już jest po temacie, a tu jeszcze rozmowy trwają. No ale rozumiem, że to, że jakby wy chcecie, on chce, tylko kwestie jakieś tam drobne kontraktowe. Nie takie drobne. Znaczy no. Takie drobne, mamy oczywiście, chodzi o pieniądze pewnie, ale... Więcej niż drobne. No. Więcej niż drobne. Dobrze, sprawdzę, czy co tutaj mam, żeby nic nie uciekło. Aha, no ranking kobiet zniknął. Co się stało z rankingiem kobiet? Czemu znaczy ja wiem, że był pound for pound, nie było podziału, ale to taki powód, że ciężko zrobić po prostu solidny ten ranking, czy jakiś inny powód? No po pierwsze trochę, jak mamy dwie kategorie kobiece, a robiliśmy ranking pound for pound, no to świadczyło też trochę o słabości tego rosteru kobiet. Mam taką ambicję, żeby te rankingi powróciły już w oddzielnych kategoriach, nawet z dużo mniejszą liczbą zawodniczek niż to jest te 8 u panów. Ale jednak osobno, no bo to ma wtedy jakiś sens, jeżeli chodzi o no, porządek w dywizji, kto jest bliżej, kto jest dalej. No bo jak to jest tak pomieszane, to moim zdaniem to trochę nie ma sensu. Także jest duża szansa, że chociażby w takiej wersji top 4 te rankingi wrócą, jak tylko będę czuł, że mam 4 wartościowe zawodniczki w obu tych. No w przypadku 5-7 pewnie nawet można by po tej gali można by było to zrobić. Trochę gorzej jest 52. W takim razie ostatni temat dotyczący zawodniczek właśnie Joanna Jędrzejczyk, Karolina Kowalkiewicz. Rozmawiałem z Asią i na wywiadzie zdradziła, że dostała ofertę na walkę z Karoliną Kowalkiewicz na Stadion Narodowy, a Karolina dostała ofertę na walkę z Asią Jędrzejczyk, z tym, że nie wiedziała, że to miała być Asia Jędrzejczyk. To jest temat numer jeden. A temat numer dwa, no to kwestia Gaży.
dwa czy trzy razy mniej zaoferowaliście jej niż, nie wiem, czy dostała za stadio walkę, czy UFC proponowało, no i po prostu jakby padła taka informacja, że po prostu no, KSW w pewnym sensie nie stać na Joannę Jędrzejczyk, no więc o te dwie kwestie chciałbym doprecyzować, czy faktycznie były rozmowy z paniami a propos takiej walki, no i czy faktycznie jest tak, że jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to Asia jest po prostu za droga. Wydaje mi się, że rozmowy, znaczy to jest w ogóle Martin prowadził obie te sprawy, ale wydaje mi się, że te rozmowy były, ale w zeszłym roku. Wtedy, kiedy Asia jeszcze nie podpisała nowego kontraktu i Karolina też była w takiej sytuacji, że nie wiadomo, czy będzie toczyła kolejną walkę w KSW. I ja pamiętam, że w ogóle ten pomysł był w kontekście potencjalnej gali w ubiegłym roku, która wiadomo, wojna też spowodowała, że kolejny raz odłożyliśmy wtedy galę na stadionie. Nie wiem, jak to wygląda, jak to wtedy, jaka była oferta i rozmowy o jakich kwotach były wtedy. Jeśli teraz Asia mówi, że KSW nie stać na jej garze, to ja bym powiedział tak, że polskich fanów nie stać na garze Joanny Jędrzejczyk. No bo nie wiem, przy jakiejś średniej około 100 zł za bilet musielibyśmy sprzedać ponad 40 tysięcy biletów, żeby pokryć garzę Joanny, tak? Ja wiem, że pojawiają się informacje, bo ktoś na Tapology tam przeczytał, że za którąś z walk Asia dostała 100 tysięcy dolarów, także jeżeli Asia dostaje w UFC 100 tysięcy dolarów za walkę, to dzisiaj mogę powiedzieć, że tyle jesteśmy w stanie wyłożyć. Ale no, zapytajcie Asię. No, nie, no to bzdura. To jest bzdura, także no, no jeżeli tak naprawdę ponad 70% sprzedanych biletów na stadionie musielibyśmy poświęcić na jedną zawodniczkę, no to niestety no, ta różnica dolar-złotówka jest po prostu zabójcza w tej sytuacji. No tak, KSW, polskiego fana nie stać na walki Joanny Jędrzejczyk w Polsce. No dobrze, to chyba tam mamy temat jasności. Czyli rozmowy były i faktycznie, tylko temat nie dotyczył tej gali, tylko zeszłego roku zupełnie w ogóle. Wydaje mi się, że była jeszcze jakaś próba teraz, ale no, to jest w ogóle jakby w takiej... Wydaje mi się, że przykładamy zbyt dużą wagę do takiej możliwości. No bo Asia podpisała nowy kontrakt z UFC. To, że zakończyła karierę, nie oznacza, że to jest jakiś magiczny wytrych, że nagle jest wolną zawodniczką. Może fani tego nie wiedzą. Kontrakty UFC działają w ten sposób, że jeżeli ktoś nie walczy i ogłasza zakończenie kariery, kontrakt jest zamrożony na minimum 5 lat, czy chyba nie więcej niż 5 lat. I dopiero po tym okresie, nawet jeżeli ktoś zakończył karierę, może wystąpić nie tylko w MMA, ale też w innym sporcie. To stąd Georges St-Pierre nie stoczył pojedynku z Oscarem de la Hoya w boksie, ponieważ mimo faktu, że zakończył karierę, przez 5 lat i tak jego kontrakt był w takim uśpieniu z UFC, więc w ogóle moim zdaniem nie ma o czym rozmawiać, no bo dlaczego UFC miałoby oddawać jedną ze swoich największych gwiazd komukolwiek, tylko dlatego, że ta gwiazda powiedziała, że kończy karierę. No to ciekawe jest a propos tego zamrożenia, bo to a swoją drogą to już tak prywatne moje mi drogę nieuczciwe. 5 lat to chyba trochę za dużo, żeby jednak eliminować kogoś całkowicie ze sportu. No, ale nie, no to nie oznacza, że Asia nie może walczyć w UFC. No a jeżeli może, ale ja no tak, chodzi o to, że nie może podjąć jakby rywalizacji, ale no, ale nie wiem, no, poczekaj, no, moim zdaniem akurat nie widzę tu nic zdrożnego i nie fair, no bo dopiero co zawodnik podpisał nowy kontrakt. I dlaczego zakończenie kariery miałoby być takim jakimś wytrychem do tego, żeby pójść do innej organizacji? No wtedy każdy by tak, nie wiem, no John Jones by powiedział... Nie, no chodzi mi bardziej o taką walkę właśnie, jakoś taki super fight w boksie, czy jakaś, nie wiem, no, tego typu... No, kontrakty są po to, dlatego kontrakt organizator podpisuje z zawodnikiem, bo ma, żeby strony określiły wzajemne obowiązki. No jeżeli zakładam, że Asia walczyła w UFC tą ostatnią walkę, przynajmniej za te kwoty, których teraz oczekuje, i tak samo UFC oczekuje od niej pewnej wyłączności w zamian za to, że płaci jej ogromne pieniądze. Zresztą Asia jest też ambasadorem, jeździ na wszystkie gale, na przykład w Europie, tak, będzie teraz w Londynie. No, jest pracowniczką UFC. No, byłoby to dla mnie niepojęte, dlaczego UFC miałoby komuś innemu oddawać tak wielką gwiazdę. Ale mimo to rozmowy podjęliście, licząc, że się może udać. No, kurtuazyjnie, zresztą no, gdzieś
Asia jest ambasadorką stowarzyszenia, Martin ma z nią kontakt. Też nie chcę za dużo mówić, bo nie byłem przy tym, nie rozmawiałem, musicie pytać Martina. Wydaje mi się, że no, kurtuazyjne zapytanie, jak sytuacja, jakie by były twoje oczekiwania, nie oznacza jakichś zaawansowanych rozmów, tylko pewne wybadanie tematu. Tak? Stadion Narodowy to kolejny temat związany z tym, co wczoraj jakaś padła informacja, że znów zagrożenie jakieś, co generalnie nawet jeżeli jest plotką, a wychodzi na to, że jest, według oświadczenia NCS-u, no wpływa pewnie, może wpłynąć przynajmniej negatywnie, bo pozytywnie na pewno nie na sprzedaż biletów, no to pierwsza kwestia to, żebyśmy wyjaśnili, czy jest jakiekolwiek zagrożenie tym, że gala się nie odbędzie albo będzie w innym terminie. Nie widzimy takiego zagrożenia, ufamy w 100% naszemu partnerowi PGE Narodowemu. Wydaje mi się, że nie chcę tu za dużo powiedzieć, my nie jesteśmy stroną w tych sprawach. Tak naprawdę już za 2 tygodnie jest mecz Polska-Albania i myślę, że wtedy wszyscy będą pewni, że stadion jest zdatny do użytku, po prostu przyjdzie na niego 50 czy 60 tysięcy osób na mecz polskiej reprezentacji. Z tego co wiem, rozkładana jest murawa już w tym tygodniu, także jesteśmy spokojni i też uspokajamy fanów. W poniedziałek kolejne duże ogłoszenie. No tylko jakaś niezwiązana z tą sytuacją inny kataklizm mógłby spowodować, że gala nie odbędzie się na stadionie na PGE Narodowym. Mówiłeś ostatnio mi w wywiadzie, że będziecie ogłaszali mniej więcej co 5 tysięcy liczby sprzedanych biletów, 15 tysięcy ogłoszone, no to jak blisko jest do drugiego, kolejnego ogłoszenia? No, myślę, że ze 2 dni, no. Czyli jesteś już w stanie aż tak oszacować, że takie tempo jest równe właśnie od sprzedaży? No, raczej tak, no. Myślę, że do poniedziałku będzie te 20 tysięcy, chociaż nie wiem, kiedy ogłosimy, no bo to też jest jakiś tam rytm naszych social mediów, tak? No teraz będzie gala, wiadomo, że musimy się skupić przez ten czas na wydarzeniu w Lublinie i wrócimy pewnie do Narodowego od poniedziałku. A kto jest droższy, Hector Lombard czy Lio Tomasz Ida? Myślę, że fani się domyślą, kto jest droższy. A kogo ty byś wolał zobaczyć vis-a-vis Mameda Khalidowa, czy może masz jakiś inny pomysł? Mam jeszcze inne pomysły. Nie chcę się wypowiadać, bo to jeszcze nie jest klepnięty temat, więc dajcie nam pracować w ciszy. To zapytam jeszcze inaczej. Fani, o dziwo, ja jestem zaskoczony tym akurat. Byłem przekonany w 100%, że fani doszli za nazwiskiem, tak jak przez 10 lat chcieli Fedora dla Mariusza, ale wszędzie, gdzie mnie wejdę, albo mój internet mi to po prostu wyrzuca, że fani wolą Scotta Ascama niż Lioto Machida, czy Hectora Lombarda, czy tam Vitora Belforta. Wolą Scotta Ascama, są świadomi tego, że on jest w lepszej prawdopodobnej formie dyspozycji, plus jest historia i tak dalej, i tak dalej. Czy to też was zaskakuje jeszcze? Czy fani potrafią was zaskoczyć? No bo ja tego się akurat nie spodziewałem, byłem przekonany, że będą woleli legendę, gwiazdę, mistrza UFC. Wiesz co, z jednej strony to mnie nie zaskakuje, bo no jednak edukacja i rozeznanie tematu fanów rośnie i szczególnie w tej bańce, której pewnie trochę obaj żyjemy, no bo śledzimy podobne grupy na Facebooku, podobne organizacje na Twitterze, podobne posty nam się wyświetlają, no bo żyjemy tym sportem. Ja pewnie trochę mniej, bardziej to jest moja praca, ale no to też nie dziwne, że w tej bańce mamy ludzi, którzy lepiej się znają na MMA i nie ogólnie, bo to też nie chodzi o tych konkretnych zawodnikach, bardziej no, znają, wiedzą, kto może być w formie, a kto jest już tylko dużym nazwiskiem. Także mnie niespecjalnie mnie to dziwi, ale też może być tak, że ta próba, na której się opierasz w tych swoich sądach, jest po prostu dużo lepiej obeznana z MMA. A to, no, tak czy inaczej mnie to buduje trochę, bo kiedyś tego nie widziałem, teraz to widzę, cieszy mnie to bardzo i w sumie to jak się tak na tym głębiej zastanowić, to mają rację, natomiast to, że ktoś będzie hejtował pomysł Lioto Machidy, to tego się nie spodziewałem. Jednak fakt zawodnik po porażkach, fakt nie najciekawsze walki w ostatnim czasie, no ale jednak historia, legenda, tak czysto fanowsko, ja bym osobiście wolał go zobaczyć i móc mieć okazję z nim poobcować, no ale rozumiem fanów i cieszy mnie takie stanowisko, więc tutaj a propos stadionu, czy w tej walce, jeżeli chodzi o rywala Mameda, fani będą zaskoczeni, o tak zapytam.
Nie, no nie będę odpowiadał na razie na te pytania. Okej, to temat mamy zakończony i czas na pierwszej taśmie nam się również skończył, to przechodzimy do KSW80. No, miało być spokojnie, wszystko szło, zawodnicy wczoraj się chwalili, że wiedzą od dwóch i pół miesiąca o walce, zadowoleni na ostatniej prostej, jednak mała rotacja, do czego przejdziemy. Zaczniemy od walki Mateusza Janura z Andy Wrtaciczem, strasznie ciężkie nazwisko. Panowie w limicie, tak jak wszyscy zresztą. No Mateusz Janur, oczywisty transfer, jeżeli chodzi o lokalnych kibiców. Andy Wrtacicz to powrót chyba, dawno nie było Chorwata na karcie walk, tak swoją drogą. No w grudniu był Iwan nowego, Ers. Nowego, w sensie nowego, nowo podpisanego. No. Być może, no. Nie myślałem o tym w ten sposób. Sporo osób tutaj podnosi temat, że tak w ogóle rozwodniły się wasze relacje z Iwanem Jakowiczem, z UFD Gym, że teraz mi Chorwatów, że po odejściu Roberto jakoś to wszystko tak się rozpłynęło i jeżeli Chorwacja też nie jest waszym celem, to jakoś to tak wszystko no, się trochę pozmieniało. No tak, dlatego właśnie Lomal jest Kijew, jest w walce wieczoru i walczy o pas. Tak, no to wiadomo, wyjątek od reguły, no ale jest faktycznie, czujesz coś takiego, że faktycznie te relacje się troszeczkę tak jakby rozpłynęły? No pewnie jest chwilowo mniej zawodników, ale no, ta zmiana też kierunków naszego rozwoju, nowa umowa spowodowała, no, że Bałkany nie są jakimś super priorytetem, ale to tylko chwilowe, no. Okej. Okay. No dobrze, to Mateusz Janur, Andy Wrtacicz, o tych zawodnikach. Co wiemy? No wiemy tyle pewnie, że kontrakt na jedną walkę, czy nie? Z Mateuszem jesteśmy umówieni, że jak się dobrze pokaże, to dostanie kolejną szansę. Zresztą super, jeżeli chodzi o tu budowanie zainteresowania w Lubinie. Naprawdę zrobił świetną robotę i to jest bitny gość. Myślę, że niezależnie od wyniku, jak będziemy robić galę tutaj w Dolnośląskim, chciałbym go mieć na karcie. I z biletami chyba nieźle poszło mu też nawet. Zdecydowanie. Super. W ogóle bardzo profesjonalna robota pod każdym względem. No to brawo, takich zawodników pod tym kątem zdecydowanie więcej, no ale rywal, i też nie jest chyba rzucone tak naprawdę na pożarcie, wręcz odwrotnie. Ja myślę, że tutaj rywalem, faworytem jest właśnie Polak. Nie pamiętam, jakie są kursy. Wrtacicz to na pewno bardzo dobry kickbokser od Zelga Galesicza z Puli, też naszego niedoszłego kierunku. Zresztą Wrtacicz miał obiecaną walkę już w zeszłym roku chyba, czy nawet 2 lata temu na gali w Chorwacji w ramach naszej współpracy z FNC. Ja myślę, że to będzie fajna taka bitka kickbokserska na dobry początek gali. I na to liczymy. Druga walka catchweight z racji zmiany rywala. Patryk Chrobak wskakuje za Przemka Górnego. No i tutaj zmiana zdaje się, że no, tak naprawdę na plus. No raz, że Patryka znają, dwa, że dał świetną walkę z Pawłem Polityło i takiej walki też się spodziewamy. Plus no warunki fizyczne naprawdę na kategorię pewnie lekko, a może i lepiej. Versus Kamil Szkaradek, no, dla którego wydawało się wszystkim, że Przemek Górny to po prostu ma być ktoś, kto zbuduje mu rekord w KSW, a tymczasem jest Patryk Chrobak. Nim o Patryku to, niż o tej walce, to o Przemka bym zapytał. Tam jest taka dziwna sytuacja, w której wy ogłaszacie pojedynek i Krwawy Sport ogłasza pojedynek tydzień później z jego udziałem w formule MMA, ale na gali na gołe pięści. Czy to było jakkolwiek konsultowane, czy też byliście zaskoczeni tym, czy was to w ogóle nie obchodziło z racji tego, że to było tydzień po was? Nic nie wiem o jego pojedynku na Krwawym Sporcie. No wiem, że... Nie wystąpi tam już na pewno, ale... No ma jakieś uszkodzone żebra, także dość poważna kontuzja. Znaczy, no, może nie super poważna, ale na pewno wykluczająca go na jakiś okres. Nie wiem, no to też była walka składana dość późno akurat, ta wyjątkowo, więc no nie wiem, trzeba pytać menadżer Przemka i zresztą Patryka, tam siedzi Amadeusz, chciałem powiedzieć Ferrari, ale Rybica. Dobre. No dobrze, no ale Patryk Chrobak wskakuje i, no i teraz pytanie, czy Patryk Chrobak odnowił kontrakt, czy to jeszcze na starym kontrakcie jest na tym zastępstwie? No nie, no miał kontrakt na więcej walk, po prostu też jakieś kontuzje, sprawy prywatne spowodowały, że dopiero teraz powraca. Mam nadzieję już z większą częstotliwością startów. No ja się naprawdę jaram, bo naprawdę co pokazał z Pawłem Polityło, serca, charakter, tego brakuje wielu zawodnikom. Niektórzy chcą, za dużo kalkulują, chcą tylko przewalczyć, a Patryk jednak dał widowiskowy pojedynek. Tego no, fajnie zapamiętali. Na pewno nie można odmówić charakteru zawodnikowi, który bierze Kamila Szkaradka na 5 dni przed galą. Także
to na pewno jest coś, co warto docenić. Zdecydowanie. A Kamil rozkręca się medialnie. Wczoraj w wywiadzie powiedział, że cieszy się, że jest Patryk, bo inaczej nie miałby okazji pokazać, jakim jest kozakiem. No niech pokazuje. Cała scena dla niego. Cała scena dla niego. Kasper Koźrzemski, Borys Borkowski. I tutaj zacznę. No fajnie, że Borys pierwszy w swojej kategorii wagowej. Zacznę od tego, czy to jest taka walka, która może odsunąć jednego po porażce od KSW? No nie chcę nakładać na nich dodatkowej presji. Myślę, że oni dobrze wiedzą, w jakiej są sytuacji, ile walk mają wygranych w KSW, a ile przegranych. Jeżeli chodzi o panów, oni wpłynęli jakoś na sprzedaż biletów tutaj? No bo też można ich traktować jako lokalnych. No bardziej Kacper, tak. No w ogóle chyba fakt, że dawno nie byliśmy we Wrocławiu, tam mamy trochę problem z halą, bo hala stulecia stała się trochę bardziej halą Expo i jest problem i z terminami, mają bardzo wygórowane warunki, nieprzystające, że tak powiem, do standardów nawet tych największych hal w Polsce. No i trochę, tak w ogóle chcieliśmy po prostu zrobić tą galę we Wrocławiu i zastanawialiśmy się, czy zrobić w Orbicie, czy poszukać czegoś w okolicy. Nie byliśmy jeszcze w Lubinie. Hala też jest całkiem fajna, ustawna. Stąd ten wybór, ale no tak, no, zawodnicy z Wrocławia też zrobili tutaj super robotę. Kasper, no, może nie aż taką jak Michał Michalski, ale też bardzo dobrą. Kolejne starcie, Damian Piłowarczyk, Bartek Gładkowicz, tutaj troszeczkę podobna sytuacja, czy inaczej na to trochę patrzysz pod kątem tego, czy faktycznie Damian po tej porażce z Bartkiem Leśko po równej walce, po tym nokaucie od Gnitko, a Bartek po porażce z Umarem Si w kiepskim stylu, czy to też jest taka walka dla nich o być albo nie być? No znowu, nie chcę na nikogo nakładać presji, też zawodnicy zdają sobie sprawę, jak wygląda ich sytuacja. Bo tutaj, jeżeli chodzi o Bartka, to on i Damian mówili, że chyba wiedzą o tym pojedynku od dawna i tutaj chyba w tym pojedynku żadnych rotacji nie było i ten pojedynek zestawiony jeszcze chyba, nie wiem, czy w zeszłym roku nawet? No może nie w zeszłym, to chyba przesada, ale i walka Kacpra z Borysem i Damiana z Bartkiem to są walki, które się ostały od początku bez żadnych zmian. Wojtek Kazieczko versus Danu Tarczyla, chyba tak mi się wydaje. Widziałem jego ostatnią walkę na gali Armada, jakoś tak to się nazywa. Dobry pojedynek, ciekawy pojedynek i szczerze to jest takie podniesienie poprzeczki moim zdaniem ponowne i to takie dość wyraźne. Nie dość, że pełen dystans, bez większego problemu, w każdej płaszczyźnie sobie radził, prawie żadny nie dał sobie zrobić krzywdy. Rywal faktycznie, no trochę w trybie zombie na niego nacierał, natomiast poradził sobie z tym i widać, że tutaj jeżeli chodzi o Wojtka Kazieczkę, to budowania i oszczędzania chyba nie ma. No to też naturalne. Dostaliśmy taki sygnał też ze strony obozu Wojtka, że on chciałby jakieś większe wyzwanie i... No to też już jest jego trzecia walka w KSW, no pierwsza szybka, druga, że tak powiem, nabrał tych minut na tle twardego Demenki, także wydaje mi się, że to jest jakby krok odpowiednio ustawiony o wyżej w kontekście kariery Wojtka, chociaż no to jest trzeci rywal po drodze, więc ale wszyscy mniej więcej, no bo pierwszym był Michał Sobiech, potem Michał Domin i myślę, że no to mniej więcej wszyscy prezentują podobny poziom i no są jakimś wyzwaniem dla Wojtka i spodziewam się tutaj, no, że pokaże, że jest zawodnikiem, który jest już w stanie wskoczyć na wyższy level. Chociaż no Mołdawianin 19-letni to też jest, uważam, no jestem zadowolony z tego z transferu do KSW. Emilia Czerwińska, Jasmine Guimaraes. No i tutaj Emilia Czerwińska zdradziła, że wszystkie zawodniczki w Polsce odmówiły, dwie w Europie, jedna z Brazylii wypadła i Jasmine jest już tam którąś ento zawodniczką z rzędu. Ona mówi, że nie za bardzo wie, z czego to wynika, natomiast jeżeli byś zadzwonił i powiedział, że wypada Guimaraes, a jest taka dziewczyna Walentyna Szewczenko, to ona bierze, Grasso też bierze, nie ma najmniejszego problemu, ona nie będzie wybierała żadnych rywalek, nie wiesz czemu
czemu się jej boją, nie wie, czemu wypadają. Jaka jest twoja opinia na ten temat i komentarz, no bo ty de facto z nimi rozmawiasz. Co jest największy problem? Czy to jest tak, że one się wcale nie boją, tylko ta nie może, nie wiem, ta druga w ciąży, trzecia na wakacjach, czwarta kontuzjowana, jak to wszystko wygląda? No bo jest to troszeczkę zaskakujące, że ona po dwóch walkach, które no to nie były walki w stylu, tak jak Asia z Penę czy ze Sparzą, że zdemolowała rywalki, one do tej pory się nie wróciły i leżą w szpitalu psychiatrycznym, tylko wszystko jest okej, a w jakichś niewiarygodnych okolicznościach po prostu się jej chyba boją. No, wiesz co, ja bym nie powiedział, że to aż, znaczy może no, to nie była taka demolka jak w przypadku, nie wiem, walk ze Sparzą czy Penę, ale jak spojrzysz na pierwsze walki Asi, jeszcze tu w Polsce czy tam z... ta gala w Warszawie, boże, jak się nazywała ta jej rywalka chyba z Kolumbii. No to no, ja widzę sporo podobieństw. Przede wszystkim, to bardzo źle zabrzmi, ale no, Emilia, może nawet inaczej, powiem inaczej. Emilia boksuje na poziomie wyższym niż spora część naszych zawodników po stronie męskiej, jeżeli chodzi o technikę. I myślę, że trenerzy, którzy oglądają jej walki, to widzą. No jeżeli ona w drugiej zawodowej walce wychodzi na Sarę Smajic i wygrywa pewnie, tak naprawdę, no gdyby nie pewnie, to taka chwila zawahania, a potem złamana dłoń, to ta walka zakończyłaby się przed czasem. Znowu, nie chcę nikomu zarzucać tchórzostwa, na pewno no, są różne powody, dlaczego zawodniczki nie chcą się z nią mierzyć. Jeżeli chodzi o te polskie, no to będzie jakaś druga połówka tego mini turnieju i te dziewczyny będą po prostu się musiały zmierzyć z Emilią, o ile Emilia wygra pojedynek, a któraś z dziewczyn po drugiej stronie też zwycięży. No, nie udało się zrobić jakby tej walki, którą pewnie najbardziej kibice najbardziej czekają, ale dojdzie do tego pojedynku. Czyli ze zwyciężczyni tej walki spotka się ze zwyciężczynią starcia Strzelam Kreft Owczarz. Być może dobrze trafiłeś. No dobrze, a że było tak, że to zapytam wprost, no bo to może to jest istotne, może dla widzów. Emilia jakby powiedziała to w ten sposób. Ja też jej powiedziałem o tej takiej mini drabince, ona powiedziała okej, okay, tylko ja byłem jakby w tej kolejce dobierania do mnie przeciwniczek pierwsza. Jakby miałam walkę wcześniej, jakby jako pierwsza. No i dała do zrozumienia, może błędnie to wywnioskowałem, że Karolina Owczarz odrzuciła propozycję walki z Emilią Czerwińską. Czy to jest prawda, czy nie? Może to, żebyśmy mieli jasność, bo sporo osób zarzuci teraz Karolinie, że się boi Emilii, a może ona w ogóle nie dostała propozycji na walkę z Emilią. No nie, no ja chciałem już teraz, żeby doszło do tego pojedynku, także, ale dostałem zapewnienie, że dojdzie w drugim kroku, no. Tak odpowiem. No dobrze, no w takim razie, czyli jest tak, jak mniej więcej rozmawiałem w styczniu z Arturem, on powiedział, że nie boją się, a chcą zrobić jedną walkę, no strzelam, że właśnie zadał krew, jeżeli wygra, to pani się na pewno spotkają gdzieś tam po wakacjach. No kiedy, to jeszcze kwestia do ustalenia. Jasne. I no oczywiście nie chcę, nie lubię wybiegać z zestawieniami, zanim poprzednie pojedynki się odbędą. Także, no tu, bo będziemy może składali, przecież ten pojedynek równie dobrze może się odbyć jako przegranych zawodniczek z tych dwóch starć. Także nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Każdy musi po prostu wykonać swoją robotę, ja też swoją wykonam. Dobrze, w takim razie cierpliwość, to tylko zapytam, czy jest szansa wprowadzania w tym mini turnieju pasa? Nie wiem. Zakurzony leży, Arian go zostawiła parę lat temu, jest w ogóle... Zabrała ze sobą, zabrała. Chyba, bo broniła dwa razy, więc... więc jest jej na własność, ale spoko, poradzimy sobie ze zrobieniem nowego. A też będzie, bo on był wtedy jakiś specyficzny, nie był chyba taki, nie wiem, jak męski, ma chyba jakieś kamienie czerwone, czy on był czerwony, jak to wyglądało w ogóle? Była czerwona skóra była. Czerwona skóra chyba była, nie? No to już jakiś tam element, którym niespecjalnie chce mi się zajmować. Na pewno są jacyś artyści u nas w firmie, którzy coś wymyślą w tym temacie. No to czekamy w takim razie. Michał Michalski, Erika z Golubowskis zamiast Georgi Kwelidze. Taka zmiana nastąpiła. Jakbyś skomentował zmianę, jak do niej doszło, bo jeszcze pewnie nie wszyscy wiedzą. No my się dowiedzieliśmy z wywiadu z Michałem na przykład o tej zmianie. Poinformował nas na końcu, zamiast na początku i myśmy tam się jakby produkowali, a na końcu uznałem za stosowne zapytać może o rywala. A on powiedział, no tak, to nie wiecie, że mam innego, no a ja, że nie mam żadnego w zasadzie. No i taka historia dość niespotykana. Mówmy się, no Michał Michalski jest istotną postacią na tej karcie. Bez niego, no jego kibice, których będzie pewnie najwięcej na trybunach, mogliby być niezadowoleni.
No pewnie tak. No, nie, raczej nie chciałbym nikomu zrobić takiej nieprzyjemności, żeby Michał tu nie wystąpił. Zresztą Michał też nie brał w ogóle tego pod uwagę. No ale pechowo bardzo. No. Od początku, bo pierwszym rywalem miał być Tomek Jakubiec. I uważam, że to było fajne starcie, no, dwóch bitnych, twardych gości. Potem wypadł kolejny rywal. Georgi Kwelidze już był tu na miejscu, potknął się w saunie, uszkodził plecy. To tu już w Legnicy? Tak. No on jest, także... A, okej. Myślałem, że to w Gruzji. Nie. Był tu na miejscu od wtorku, niestety. No nieszczęśliwy wypadek. No tego to już nie da się przewidzieć. Ale wydaje mi się, że zastępstwo jest dobre. Jest pewnie lepsze niż ten przynajmniej ostatni rywal. Dodatkowo Erikas jest w treningu, bo miał walczyć w sobotę na gali King of Kings w Wilnie i jemu też wypadł przeciwnik, więc tak naprawdę dla niego przesunął się pojedynek o jeden dzień, tylko zrobił bez problemu wagę, przyleciał dzisiaj rano z Wilna do Wrocławia, także młody zawodnik, też z rynku, który jest dla nas istotny, bo jesteśmy na Litwie na Viaplay. Także akurat w tej kwestii, przy całym pechu, który towarzyszył walkom i rywalom Michała, to tu mieliśmy trochę szczęścia. No tutaj fakt, no, szczęście znaczne, rynek dobry, rywal lepszy, w zasadzie być może tak jak w przypadku Kamila Szkaratka, także zmiany na plus, także tutaj wszystko się zgadza. Ten limit wagowy, jestem w ogóle zaskoczony, że to się udało zrobić, no ale to wynika pewnie z tego, że miał walkę mieć w sobotę. Co do Michała Michalskiego, to udało się przebić sprzedaż biletów Alberta Dźmigowskiego, czy król biletów pozostaje ten sam? Nie, no Rutek i Albert to niedoścignione. Że tak powiem, wzory, jeżeli chodzi o ten aspekt. A faktycznie jest tak, że większość hali pokryli zawodnicy ze swoich sprzedanych biletów, czy aż tak to nie? Nie, aż tak, no. Myślę, że mniej niż połowę wzięli zawodnicy, no więc to było ogólnie bardzo duże zainteresowanie. Tak naprawdę w sprzedaży jest chyba 25 biletów, tak dosłownie, i to głównie tych droższych, ale to też wydaje mi się, że w ostatniej chwili mogą zejść, może tam też uda nam się, no bo zawsze mamy jakąś rezerwę na relokację czy coś, jeszcze uwolnić trochę tańszych biletów, jakby dla takich naprawdę spóźnialskich, ale zainteresowanie super, naprawdę, tak no, po ogłoszeniu, właściwie po tygodniu już wiedzieliśmy, że gala będzie całkowicie wyprzedana, także super, no Dolny Śląsk lubi MMA. To prawda. A ile tysięcy będzie w ogóle na hali? 4,5, coś takiego. To wynik lepszy niż w Libercu chyba nawet. Pewnie tak, no. Dobra. A Tomaszów Mazowiecki jak idzie? No tam Adrian z Krakowiakiem. Jakby utworzymy kolejne miejsca na płycie dla nich, bo jest takie zainteresowanie. Jest trochę biletów, takich też znowu droższych, ale to dosłownie jakieś 10-15% zostało tej liczby, którą zaplanowaliśmy, ale tam mamy szansę, ponieważ tam jest ogromna płyta i no dość taka specyficzna, bo to jest tor do wyścigów na łyżwach, nie wiem jak to się nazywa tak formalnie. I tam jest możliwość rozszerzenia, zrobimy chyba też dodatkową pulę takich naprawdę biletów w niższej cenie, żeby lokalni kibice też mogli przyjść, ale no Adrian mega zainteresowanie, no dla niego to jest chyba 15 km z Rawy Mazowieckiej, walka o pas, najważniejsza walka w karierze, robi doskonałą robotę. Ale Tomek Sarara, no to tam akurat też trafiliśmy z dobrymi zawodnikami, za którymi fani jeżdżą. No tak, bo czwarte ogłoszenie już, ale to jeszcze przyjdzie czas, wracamy do karty, walka z 280, Enrique da Silva, Omar Sy. I jeżeli dobrze pamiętam, ty powiedziałeś chyba w wywiadzie po naszym poprzednim, że to nie będzie eliminator. Dobrze pamiętam? No właśnie, może zostałem źle zrozumiany, bo ja chciałem powiedzieć, że to nie jest, że to nie jest zdecydowane, że to jest eliminator. To nie znaczy, że zwycięzca nie zawalczy o pas, tylko znaczy, że zdecydujemy o tym, jak zaczynamy pojedynek.
Okej, czyli jest to realne. No u Marcji robi wagę, chciałbym jednak o tym wspomnieć, bo poprzednio tych kilogramów było naprawdę dużo przestrzelonych. Tym razem faktycznie, że jeszcze tam dokręcał te kilogramy przy drugiej próbie chyba udało się ten limit wykonać, natomiast no, zmiana zdecydowanie na plus. Czy portal francuski, nie wypowiem, to trzeba było Paula albo Tarka tutaj zatrudnić, wiązał już z UFC Umara i bardzo dużo on dostaje pytań o to UFC, poprosiłem go o komentarz do tego, on powiedział, że jest zawodnikiem KSW, jest zadowolony i generalnie to są tylko plotki, są plotkami, jakby tematu nie ma, natomiast cały czas się dużo o tym mówi, no bo był już temat kontendera, teraz temat UFC, czy ty coś wiesz, żeby UFC was podpytywało o Umara? Znaczy, no, znam nawet bardzo dobrą, wytłumaczenie tej ostatniej sytuacji, po prostu dokładnie pewnie około rok po tym, jak pierwszy raz ktoś znalazł profil Umara na stronie UFC, Lasauer znalazło ten sam profil, który tam wisi pusty, jeszcze raz i z tego stworzyło newsa, że on jest w UFC. Bo wszyscy zawodnicy, którzy, znaczy no nie wiem jak to formalnie wygląda, ale nawet podpisują umowę, czy są dogadani na kontrakt z PFL-em, z PFL-em, z Dana White Contender Series, są bez zdjęcia, bez żadnych informacji wrzucani po prostu na stronę UFC i chyba nawet tam oni się nie wyświetlają wśród zawodników, ale jak ktoś zna link albo wpisze pewnie w Google, to się, nie wiem, profil Mateusza Rembeckiego był już, zanim on jeszcze miał pewnie nawet ogłoszoną walkę na kontenderze, także stąd pojawiają się te plotki. Na razie Umar ma z nami kontrakt, ale wiecie, no to jest młody, super wyglądający zawodnik z Francji. Każda organizacja, która robi galę we Francji, a wszystkie robią w tej chwili, Bellator, PFL, UFC. No Ares pewnie niespecjalnie tam jest chyba dobry klimat między i gymem, i managementem Umara, a Fernandem Lopezem. Także Ares raczej tylko odpada w jego przypadku. Hexagon jest jeszcze. MMAGP też robi galę, teraz niedawno w Paryżu robiło z Cedriciem Dumbę, także no, każdy chce mieć takiego zawodnika. Na razie jest u nas, ale no, będzie trudno go utrzymać, to zdaję sobie z tego sprawę. Będziecie mocno, znaczy rozumiem, że za wszelką cenę chcecie go zatrzymać, no bo to jest zawodnik, którego się nie powinno wypuścić. No nie za wszelką cenę, no. Za wszelką cenę to nie. Ale będziemy walczyć. No. Będziemy walczyć. No dobrze. W takim razie Tom Breeze, Bartosz Leśko. No i tutaj zmiana z Damiana Janikowskiego na Bartka Leśkę. No to zapytam, nim dotrę do Damiana, to łatwiej mi będzie ciebie zapytać, dlaczego Damian odrzucił pojedynek z Tomem Breezem, no bo tak to Tom przekazał, jakby to był pojedynek odrzucony przez Damiana. Nie, no to chyba jakieś nieporozumienie, bo Damian doznał kontuzji, tak? Są jego zdjęcia przecież z Temblakiem, tak? On ma jakiś problem i z barkiem, i chyba z kręgosłupem szyjnym. Rehabilituje to teraz. Wiem, że ta rehabilitacja jeszcze trwa. No po prostu nie wspólnie z lekarzami i sztabem wycofał się z walki, która już była dogadana. Okej, czyli to może po prostu nie doprecyzował, ale być może nic złego na myśli nie miał. No i Bartek Leśko ściągnięty z obozu w Tajlandii. On powiedział, że tak naprawdę 5 tygodni, ale idealny moment, bo był w świetnym momencie, nawet już czuł głód walki, miał chyba walkę zaplanowaną, tak zrozumiałem, na maj i się przesunęło i bardzo mu to odpowiada. No. A w maju miał się być w takim razie? Nie, chyba jeszcze nie zdecydowaliśmy, bo to jak dogadywaliśmy, że wskakuje na za Damiana, no to był pewnie jak 5 tygodni, no to połowa lutego, więc to jeszcze nie był ustalony rywal. Dla Bartka udało się, no tam musieliśmy trochę powalczyć z jego tematami, które miał już zaplanowane w Tajlandii, ale udało się dograć pojedynek. Myślę, że jeśli nie lepsze, to przynajmniej tak samo dobra walka jak pierwotna. Z pewnością. No i main event w limicie obaj panowie, i Robert, i Lom wypełniony limit, szczególnie Lom, bo to się parę osób pewnie to też martwiło. Tymczasowy pas mistrzowski. No i zacznę od tyłu. Jak myślisz, z kim tymczasowy mistrz zmierzy się o pas regularny i czy jeżeli Saladin zostanie w kategorii lekkiej, to czy Robert zostanie regularnym mistrzem, czy zostanie mu zorganizowany pojedynek o regularny pas? No nie no, praktyka jest taka, że jeżeli dostaniemy informację od Saladina, że nie będzie już schodził do
kategorii piórkowej, no to Robert jest automatycznie promowany do kategorii piórkowej. Boże, do mistrza, do pełnego, regularnego mistrza kategorii piórkowej. Także to jeśli chodzi o kto będzie kolejnym rywalem zwycięzcy tego pojedynku, zobaczymy. No, myślę, że wiele też zależy od tego, jak potoczy się walka Saladina na stadionie. A masz jakąś taką informację od Saladina konkretną, czyli wygrywam, zostaję w 7-0, wakuję pas, przegrywam, wracam do 6-6, czy wszystko się okaże po 3 czerwca? Jeszcze nie cisnęliśmy o to. No, wydaje mi się, że w ogóle chciałbym poczekać do tej piątkowej walki i po niej też będziemy mądrzejsi. No. Bo to też Lom będzie miał Ramadan, jeśli to on by wygrał. No, różne rzeczy mogą się tu jeszcze wydarzyć po drodze. No. Tutaj może dojść do całkiem kuriozalnej sytuacji, tak sobie jakby się klocki poukładały w ten sposób, że Lom wygrywa, Rutek wraca i Rutek po wygranej z Lomem musi się jeszcze raz bić z Lomem, żeby zostać na przykład tymczasowym mistrzem czy cokolwiek. Dlaczego to by była kuriozalna sytuacja? No wtedy już z nim wygrał, powinien być nad nim, więc w ogóle nie powinien się z nim bić. Ale no przecież to wygrał o... Znaczy nie chcę umniejszać. Uważam też, że Daniel wygrał, też punktowałbym walkę dla niego, ale to była po pierwsze świetna walka, po drugie naprawdę no, rozegrała się tam na milimetry, tak? I no, znowu też, żeby nie było, to nie jest żadna negocjacja z Danielem, ale no, na przestrzeni tych trzech rund to Lom był bliżej zakończenia pojedynku przed czasem i pewnie nam na zasadach Pride to on by wygrał pojedynek, ale ja bardzo bym chciał zobaczyć tą walkę na pięciorundowym dystansie. Uważam, że to są tacy troszkę bliźniacy, jeżeli chodzi o styl walki i gdzieś dopiero ta czwarta, piąta runda mogłaby jednemu czy drugiemu dać możliwość pokazania, kto jest mocniejszym zapaśnikiem i bokserem. Także niezależnie w jakiej konfiguracji, ja bym bardzo chciał zobaczyć ten rewanż. Mm-hmm. No dobrze, to zapytam. Ale no, na pewno bardziej na 5 rund niż na 3. No tak, to na pewno. No dobrze, to zapytam, czy jeżeli dogadacie się z Rutkiem, to jest szansa w ogóle jego występu na Stadionie Narodowym? Czy to jest też element negocjacji, czy to na razie nie wchodzi, czy w ogóle nie wchodzi w grę? Nie, no wchodzi. No. Wchodzi. Czy walka z Adamem Soldajewem? Nie, jest kilku zawodników, no. A co z Dawidem Śmiłowskim w tym wszystkim? Bo też mówimy, tutaj wymieniamy cztery nazwiska, a czy Dawid Śmiłowski wróci do starcia o pas? Czy to jest tak, że no wypadł, no i szansa przypadła? No trochę zależy, kiedy wróci. Ja jeszcze nie dostałem informacji, że jest zdrowy. No akurat gadałem chyba z tydzień temu z Maćkiem Kazieczko, to mówił, że Dawid jeszcze ma rękę na tym blaku. No także, no timing, no. Na pewno Dawid jest młody, efektownie walczący, niepokonany. Będzie miał duże walki w tej kategorii, no. Ale kiedy, z kim i o jaką stawkę, wszystko zależy od no, też czynników zewnętrznych i od jego gotowości i zdrowia. No dobrze, to w takim razie ode mnie wszystko. Dzisiaj 16.50 Q&A z Bartosem na kanale KSW. O 18.00 ceremonia ważenia w Lubinie. Zapraszamy na żywo albo przed ekrany komputerów, tabletów i komórek. Jutro gala o 19.00 startuje. W piątek. W Lublinie. Tak jest. I 10 pojedynków. Ha! No, produkcja mnie nienawidzi. 10 pojedynków, więc za wcześnie nie wyjdziemy, ale miejmy nadzieję, że będą się kończyły przed czasem. Tyle ode mnie, dziękuję za poświęcony czas, jak zwykle przyjemność. A Wam się, jak się podobało i tak długo czekaliście, no to łapeczki w górę, subskrypcje lecą jak szalone, no bo to... Muszę mieć więcej niż prezes Jóźwiak. O, tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.